Mocny pojedynek, dogrywka. Jak go na gorąco oceniasz? Myślałem, że dogrywki nie będzie. Trochę mnie zaskoczyła. A w dogrywce troszeczkę chyba jednak przegrałem tą dogrywkę i mogłem się spodziewać tego, że trochę mi zabrakło prądu. Jakbyś to punktował, całą walkę? Całą walkę? Jak dla mnie nie powinno być dogrywki, tak? I 2-1 dla mnie. Dla mnie bez dogrywki, a dogrywka pokazała całkiem co innego, w drugą stronę. Czego twoim zdaniem zabrakło? U mnie? Prądu. Troszeczkę zdechłem w trzeciej rundzie. Max teraz miał troszeczkę więcej startów. Może troszeczkę bardziej zardzewiały byłem. I chyba to przeważyło, tak? Myślałeś, że ten będzie w ten sposób walczył właśnie? Jak to by się wydawało, że nie wiem, mówiłeś, że wygrywasz, tak? No, a mimo wszystko była dogrywka, no i przegrałeś. Wiedziałem, że muszę uważać na wysokie kopnięcia. Parę ich weszło. Na głowę czuję je do tej pory. Ale nie były to jakieś ciosy nokautujące. Wydaje mi się, że więcej akcji uderzyłem. Te ciosy moje były celniejsze. Mówiłeś o tym, że dogrywka była niespodziewana, tak? I stąd ten brak prądu? Tak, tak, jak najbardziej tak. Byłem święcie przekonany, że dogrywki nie będzie, a jednak była. Więc i widocznie nie zregenerowałem się. Miałem ruszyć od połowy drugiej, od połowy rundy. Tak też to wyglądało chyba i widocznie było za mało. Co dalej? Co? Będzie zacząć ten nowy 2019 rok lepiej? Czekam na kolejne wyzwania. Mam nadzieję, że w pierwszym półroczu na pewno mnie zobaczycie. Jeszcze będę musiał to dogadać z trenerem i... Fizycznie w dobrej jesteś formie. Tak, fizycznie jestem dobrze, bo byłem dobrze przygotowany, miałem mocnych sparring partnerów, mam dobrych zawodników w klubie. Także pod tym względem uważam, że byłem dobrze przygotowany. Jesteś mocno zły? Jeszcze chyba to do mnie nie dotarło, ale jeżeli uznać, że ta dogrywka była słuszna, to uważam, że przegrałem. Dzięki wielkie. Dziękujemy.